Człowiek jest wielki nie przez to, co posiada, lecz przez to, kim jest. Nie przez to, co ma, lecz przez to, czym dzieli się z innymi. Czcigodny księże Jacku, rekolekcje to czas szczególnej refleksji nad własnym życiem i czas szukania odpowiedzi na zasadnicze pytania dotyczące naszej relacji z Bogiem. W czasie tegorocznych rekolekcji wielkopostnych Bóg postawił nam Ciebie jako przewodnika na drodze naszych duchowych poszukiwań, przeżyć i doświadczeń. Teraz w imieniu wszystkich parafian chcemy wyrazić Ci wdzięczność za podjęty trud, za stawianie nam pytań o stan naszej wiary, naszych serc i sumień. Dziękujemy za przypomnienie nam o ważności modlitwy, pokuty i postu, wyższości ducha nad ciałem, o potrzebie podejmowania trudnych decyzji i o potrzebie wysiłku, by ocalić własne człowieczeństwo. Dziękujemy Ci za zapał, z jakim głosiłeś nam Słowo Boże, za siłę ekspresji, z jaką wyrażałeś głoszone prawdy i przekonania i za każdorazową zachętę, ale o tym powiemy jutro. Podkreślałeś, że potrzeba nam podjęcia rekolekcyjnych postanowień. Zgodnie z biblijnym powiedzeniem jeden sieje, a drugi zbiera plon, owoce Twojej pracy są ukryte w sercach tych, którzy Cię słuchali i zna je tylko Bóg. Przyjmij więc nasze wyrazy wdzięczności. Bóg Ci zapłać, księże Jacku, i może do zobaczenia za rok.